Hej, witam was wszystkich serdecznie, panowie, w kolejnym odcinku naszych zmagań Polską. Teraz tak, dywizje się przerzucają, dywizje tutaj się organizują, prawda? Więc troszeczkę sobie przyspieszę, niech sobie lecą te dywizje zmotoryzowane. Honduras nawet doszedł do Allies, czyli będę miał dużo będzie przeciwników. I teraz tak, panowie, muszę tutaj dojść do granicy ze Szwajcarią. Wiecie o co mi chodzi, ta dywizja zmotoryzowana lada moment powinna już być na północy i sądzę, że te dywizje zmotoryzowane powinny trzaskać tutaj te dywizje francuskie bez żadnego problemu. Aha, czyli Turcja została zaanektowana przez Związek Radziecki i to mnie cieszy, bo teraz alianci muszą się skupić nie tylko na walce ze mną, ale też na walce ze Związkiem Radzieckim, który przejmuje coraz więcej terytoriów. Wezmę sobie dwie dywizje. I dwie dywizje tutaj, cztery dywizje ogólnie. Raz, dwa, trzy, trzech popchnę tutaj. Zobaczę, jak tutaj z przebiciem jest. Aha, czyli te dywizje piechoty jeszcze nie doszły, dobra. Czyli wydaje mi się, że i tak ich pobijemy. No bo jak nasze czołgi biją ich piechota tak, to raczej powinno nam się udać. Blitzkrieg 38, tutaj wszystko 37 rok mamy. No więc powinniśmy się przebić bez żadnego problemu. I tak też się dzieje. Przebiliśmy się bez problemu. Czy mógłbym tutaj jedną dywizją... Świetnie! No pięknie jest, kurczę. Albania złamała trade agreement z nami. No proszę bardzo, a to Albańczycy. Raz, dwa, trzy. O kurczę. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Świetnie, przebitka. Te dywizje idą w wszystkie strony, czyli możemy podejść tak. Zajęliśmy te prowincje. Was to tutaj może zostawię i uderzę pierw piechotą zmotoryzowaną, a później dopiero czołgami. Zobaczymy, czy atak z trzech stron przyniesie tutaj jakieś skutki. I tak przyniesie. Bez żadnego problemu się powinienem przebić. Tak mi się wydaje. Bo jeszcze tam nie doszły posiłki, prawda? Reinforcement, chance i tak dalej. I za niedługo podzielimy sobie Francuzów na dwie części. Dywizję strategicznie przemieszczam tutaj. Raz, dwa, trzy. Trzy razy tutaj piechota na północ. Czy tutaj technologie dotyczące artylerii, antytank 38, wszystko ok. Czyli to chcę na priorytet mieć. Lekkie czołgi też. Piechotkę chcę mieć jako priorytet tutaj w wyszukiwaniu. Co bym jeszcze tutaj chciał? Na pewno infantry warfare... To Blitzkrieg, Schwerpunkt, bo używam czołgów, prawda? To jest na 39. Czyli na razie musimy troszeczkę poczekać. Jestem atakowany z trzech prowincji. Świetnie, prawie się przełamałem. Cholera, no. Prawie się tutaj przełamałem. Ajajajajaj. No nieciekawie, nieciekawie. Tutaj te dywizje, czy możecie zaatakować i się przebić? Mam nadzieję, że wam się to uda. No i brakuje nam praktycznie jednej tylko... Czekajcie, tu mogę uderzyć. Czyli tak, moją piechotę takich polskich panzergrenadierów wysyłam tutaj. I czekam. I czekam na rozwój wydarzeń aktualnie. Kolejna dywizja piechoty, to bym cię dał tutaj. Czy mógłbym tutaj wesprzeć? Świetnie, jak wesprę, to jedna dywizja i pobijemy ich tutaj. Świetnie. I w tej prowincji się oczywiście zatrzymam. Moimi wojskami. Ty tutaj nie masz organizacji, ale tą organizację zdobędziesz już w tej prowincji. Wow, tutaj się nie mogę przebić, naprawdę. Czyli naprawdę muszę jeszcze jedną dywizję tutaj ściągać. No świetnie, no nareszcie zajęliśmy. Tutaj dywizja, wchodzą tutaj moje wojska. Czyli wy możecie tutaj Blitzkriegiem, z racji, że mam lekkie czołgi, możecie to zająć tą prowincję Blitzkriegiem. No i kolejny oddział lekkich czołgów, czyli tak, podzieliliśmy sobie to na dwa fronty. Czy tutaj jakieś ofensywy były robione przeciwko mojej osobie? Żadna ofensywa. Tutaj są dywizje spadochroniarzy. Kolejna dywizja piechoty. Świetnie, jeszcze trochę tych dywizji piechoty zostało. I kawaleria i garnizony się będzie się teraz robić. Świetnie. Tutaj się proszę przebić. Tutaj się proszę też przebić. Tu proszę ruszyć po prostu z całej pety, bo musimy ich podzielić. Prawda? Nie możemy im pozwolić zostać w jednym kawałku. Świetnie. Tutaj się wybronię. Czy tutaj będzie bardzo ciężko? Nie. Cztery dywizje, czyli stacking penalty nie będę miał. Nie powinienem mieć stacking penalty. Świetnie. Przebiłem się tutaj. We have more divisions. Dobra, kładę cię tutaj. Ty gdzieś mi tutaj atakujesz, prawda? Na prowincję, na którą nie powinieneś mi atakować.
To są wojska Afryki. Bardzo ciekawe swoją drogą. I zająć mi tutaj to salo. Muszę podzielić tutaj Francję, oddzielić Francję od Włoszech prawdopodobnie, ale tutaj poszły kontrataki na tym froncie. Tutaj powinniśmy złamać bez żadnego problemu, więc jest w porządeczku. Wy tutaj, panowie. Piechotka tutaj i będziemy zaraz przeprowadzać kolejne ofensywy. Tylko tutaj jest dywizja zmotoryzowana. Chciałbym ją umieścić tutaj. A jedną dywizję piechotki tutaj. Świetnie. Tutaj ile jest czołgów? Wszystko to są czołgi praktycznie. Prosiłbym was o przemieszczenie się w tą stronę. Raz, dwa, trzy. Zajmijcie tutaj. Okej, okay, zajęli pozycję. Świetnie. Proszę tutaj o zorganizowanie się. Tutaj dywizje, wiecie, pancerne, wszystko, pancerniaki, wszystko ma lecieć praktycznie na front tutaj we Włoszech, bo chcę jak najszybciej uzyskać przewagę tutaj na froncie, ale widzę, że oni tutaj jakby nie mają jednostek już do zakrycia tego frontu, bo główne ich siły skupiają się tutaj na walce w Europie i bitwie o Niemcy. Za niedługo ich tutaj pogonimy bez problemu, tak mi się wydaje. Użyjmy tutaj piechoty zmotoryzowanej i zwykłej piechoty do pójścia po prostu do przodu. Czołgi pójdą na północ. Spróbujmy się tutaj poprzebijać. Musimy utworzyć tutaj pas, prawda? I ten pas muszę dojść tak, dotąd, prawda? Do tych tutaj blokad, do tych tutaj umocnień. Do tego muszę dojść. Na pewno. Więc porozmieszczajcie się tutaj i wy idźcie mi tutaj w to. Ok. Czyli wy będziecie tutaj atakować. Kałach nie czuje, kiedy rymuje. Cztery dywizje pokonają trzy dywizje francuskie. Tak, zobaczcie, jak im spada organizacja, nie? Czyli uda nam się. Czyli mamy dosyć silne wojsko, tak mi się wydaje. Close Air Support, właśnie 38 rok. Fighter, Multi-Role Development. I to musi być na pierwszym miejscu. Multi-Role Development. To muszę mieć, bo muszę sobie robić jakieś siły powietrzne. Wy idziecie, świetnie, wy się możecie przebić, możecie, ale no zajmijcie mi to miasto tą piechotą tych panzergrenadierów. Raczej powinniśmy tutaj wygrać, raczej nie jestem co do tego taki pewien, ale jak wzmocnię tutaj atak jedną dywizją pancerną, to się powinno udać. Raz, dwa, trzy, cztery, wjedźcie mi tutaj, czyli taki blitzkrieg robię wojskami, widzicie, pancernymi. Okej. Okay. Tutaj mi po prostu musisz zaatakować. Muszę zdobyć te umocnienie jak najszybciej. Czyli idź mi tutaj. Czyli tutaj wezmę tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Tutaj się nie przebijecie. No nie róbcie sobie jaj, kurczę. Że się nawet nie przebijecie. Musicie zająć Milan. Bardzo ważna pozycja strategiczna dla mnie. Aha, tutaj zajęliśmy, ale się będziemy, wybronimy się raczej tymi pancerniakami tutaj. Świetnie, dużo piechoty i teraz tak, ty idź tu i później mi będziesz atakował w ten sposób. Utwórzmy tutaj pas, tak jakby na granicy. Wsparcie muszę dosłać piechoty tutaj do moich czołgów. I tutaj z piechoty utworzę sobie linię, prawda? Utworzę sobie pas. Czy mi się gdzieś Anglia nie zdesantowała? Nigdzie. Świetnie. Czyli na razie jest wszystko według mojego planu idzie. Albo dobra, to po prostu mi tam nie atakuj, tylko idź tu i tu, prawda? Może piechotą zdobędę te umocnienia. Może piechota będzie lepsza do zdobycia takich umocnień. Tutaj się bronią moje dwie dywizje pancerne. Ale tak jakoś dosyć słabo, właśnie o tym mówię. Czyli użyjmy, może użyję czołgów i jednej zmotoryzowanej i tych czołgów do zdobycia tej prowincji, do uderzenia w tą prowincję. Okej, okay, poczekajcie, jeszcze mi się piechota tutaj nie przeorganizowała, to jest ten problem. I muszę na to poczekać, dywizję piechoty. Mam do Turynu dwie. Tutaj front zamrożony, chociaż tyle. Czy tutaj się przebiję? Powinienem stosunkowo się przebić, prawda? Dobra, moja piechota jest przeorganizowana, czyli dwie dywizje wyślę od razu na północ. Dwie dywizje, przepraszam, wyślę z moim czołgiem.
Czy nam się uda to wybić? Tak, tutaj się wbijemy. No i widzicie, ile już idzie wojsk? Co? Japonia podbiła całe Chiny. O cholera, no. To będzie teraz potęga militarna. Ale na szczęście, zobaczcie, Związek Radziecki, panowie, zajął praktycznie całą Grecję. Chociaż tyle mi ten Związek Radziecki. Coal donation. O, świetnie. 50 energy. Świetnie, świetnie, świetnie. Co mi się tutaj zrobiło? Kolejna dywizja piechoty. Mamy 21 nieużytego przemysłu. Tutaj robimy wszystko zmotoryzowane. Właśnie, wypadałoby tutaj zrobić trochę ciężkich czołgów. Czyli zróbmy armor, motorized i tutaj inżynierów zrobić. Może? Poczekajcie. Poczekajcie. Inżynierzy. No dobra, zrobię tych inżynierów. Będzie mi się łatwiej przebijać. Zróbmy to dwa razy na przykład 10. 3 razy 10 zrobię w ten sposób. Niech tutaj się te lekkie czołgi już próbują tutaj robić. To są bardzo ważne, panowie, ofensywy, więc wy musicie zdobywać te terytorium. Świetnie, znowu dostałem energię. To są bardzo ważne ofensywy tutaj, teraz, w tym momencie, aktualnie. Świetnie, udało się, ale tutaj zostałem gdzieś zaatakowany przez coś. Ale się tutaj powinien wybronić. Dobra, czyli ty zajmij mi to. Nie, ty to mi może uderz tutaj. Ty mi zajmij to, a wy wejdźcie w tą stronę. Dobra. Zajmiemy tą północ? Tak, tylko że oni mnie tutaj atakują. Dobra, co tutaj jest? Dwie dywizje piechoty. Tutaj na umocnienie oczywiście będę stał, prawda? Tutaj wy musicie zostać. Wyjdziecie do przodu. Nie, ty to mi się przemieści tutaj strategicznie. Ty też możesz mi strategicznie się tu przemieścić, prawda? Prawda. Pięknie, Marine Infantry. Tutaj Kingdom of Iraq chce ze mną handlować. Zaraz z nimi pohandluję. W ten sposób. Wybić te wojska. Świetnie, patrzcie, tutaj dwie dywizje piechoty. Tutaj dwie dywizje piechoty, dwie i dwie. Świetnie, dobra, powinniśmy się tutaj utrzymać na tym pasie, chociaż na pewno będę atakowany, prawda? Na pewno na 100% będą się chcieli tutaj przebić do swoich jednostek we Francji, no ale to jest część mojego planu, że teraz te wojska we Francji będą musiały zostać unicestwione. Niech tylko moi tutaj zajmą, prawda, tą prowincję. Świetnie. Proszę podesłać więcej jednostek tutaj na front. Tutaj to, no i wchodzimy teraz do Włoszech, prawda? Do Włochów nie chcę też zbytnio głęboko wejść, prawda? Do środka. Chcę tutaj utworzyć jakiś pas, tylko widzicie, na tej linii rzeki mógłbym się najlepiej bronić, ale wolałbym skoncentrować na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu jest sześć, widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, tu już jest pięć. Jakbym ustawił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czekajcie, raz, dwa, trzy, tutaj są cztery, dobra, czyli dotąd będę zajmował. Czekam na moje tutaj przeniesienie wojsk. Tutaj zobaczcie, pięknie tutaj mam obrony ustawione na tych tutaj fortyfikacjach włoskich, znaczy francuskich. No i panowie, no czas po prostu zacząć przebijać się już powoli. Co tutaj mi się? Garnizony mi się zrobiły, brygady garnizonów. No dobra, czyli od razu wwalę jedną do Danii. Brońcie mi tutaj północy. Ile mi tych garnizonów się robi? Dwa oddziały i jeden kawalerii. Tutaj się robią czołgi, jeden mogę usunąć, czyli zyskam dużo, bardzo dużo manpowera. No i okej, dobra. Czas przypuścić ofensywę. Dwa oddziały czołgów i jeden oddział piechoty na te fortyfikacje. I chociaż wiecie co, mam inny pomysł. Nikagura has been accepted into allies. No dobra. Sądzę, że te czołgi powinny sobie poradzić. Tutaj nie ma rzek stosunkowo, tak mi się wydaje. Więc może bym dał radę tutaj się przebić. Nie dam rady. Czyli muszę to zrobić inaczej. Muszę wziąć te dywizje i strategicznie je przemieścić. Muszę zdobyć tutaj, panowie, Genowe. Genue. Co? Nie udało wam się, ale was tutaj przekopali. Raz, dwa, nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech tutaj jedna dywizja piechoty się przerobi, prawda? Przeorganizuję. No i teraz spróbujmy się przełamać. 49, 50. No i teraz wejdziemy w tą fortyfikację. Okej, świetnie. Udało się, prawda? Piechota zmechanizowana jeszcze nie mam. Jeszcze bardzo daleko mi do piechoty zmechanizowanej. Afganistan został zaproszony do, panowie, do Kominternu, czyli do Związku tutaj Radzieckiego.
Piechota zmotoryzowana. Wiecie co, ja tutaj na razie zmotoryzowanej już nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Bardziej to by mi się przydało tutaj, gdzieś. Na terenach tutaj czeskich sobie rozmieszczę tą zmotoryzowaną. Tutaj brygady garnizonów, czyli oczywiście do, na przykład do Hamburga dam jedną, jakby mnie chcieli zaatakować, prawda? O, w ten sposób. No ale dobra, kontynuując naszą ofensywę tutaj we Francji, Closer Support Development, świetnie, że mi się to wypadało. Jan Kowalewski, tutaj politycy zostali zmienieni. Dobra, uderzmy. Powinienem tutaj wybić tą dywizję. I teraz tak, gdzie tutaj były cztery, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, właśnie. Pisa, to. I wtedy się zatrzymam. Chociaż może, wiecie co, jak to zepchnę, to zobaczę, ile będę miał dywizji, prawda? Dwie dywizje tutaj, dwie dywizje z północy, przebijamy się. Ja pierdzielę, ja to mogę zrobić kocioł, nie przebijać się. Ale to dopiero teraz to ogarnęłem, nie? Zobaczycie, co ja teraz zrobię. Tutaj. Jaki tu zrobię kocioł i ich później zmiażdżę, prawda? Zobaczycie, co się teraz stanie. Plan Kałacha. Kawaleria, to do Rumunii, bo tutaj mi się buntują często. Zaraz, zaraz, niech tylko moje dywizyjki tutaj panowie przejdą i ja tutaj zaraz zrobię kocioł. Okej, w ten sposób. Dobra, tutaj już jest was pełno, czyli użyję raz, dwa, trzech dywizji czołgów. Wyślę za wami zmotoryzowanych i czołgów. Dobra, widzicie, Sibdul, świetnie. Widzicie, ta dywizja kawalerii się przyda teraz, bo po prostu rozbije tych buntowników. Dobra, będziemy robić kocioł. Tutaj widzę, że te dywizje chcą uciec. Dobra, podejdźmy tutaj. W ten sposób, świetnie. Może mi się uda ten kocioł zrobić. Może mi się uda. Tutaj bym chciał troszeczkę was pobić, prawda? W ten sposób może, powiedzmy. Zajmijmy to w tak. O, dobra. Jeszcze dwie prowincje mi zostały do utworzenia kotła. Raz, dwa, trzy. No dobra, pójdźmy w ten sposób, do przodu. Okej. I tutaj jeszcze dwie dywizje i mamy kocioł. Dobra, mamy kocioł, panowie. Zrobiliśmy to. Okej, świetnie, 51%. No i teraz się mogę na nich rzucić, prawda? Teraz mogę ich przeatakować z każdej strony, tak, że tak powiem. Okej. Widzicie? Teraz mogę tutaj, teraz już mogę uderzyć. Teraz już uderzam bez żadnego po prostu problemu i bez skrupułów. A, przebiją się, cholera, no. Na północ dywizję wysyłać i bronić. Co, ty się wycofujesz? Kto ci pozwolił? Cholera, no. Trzy dywizje piechoty od razu uderzać. I dywizja po prostu czołgów. Muszę zatrzymać ich w tym kotle. Cholera. Jasna, no. Nie mogę im pozwolić uciec z tego kotła, bo to będę miał wtedy darmowe Włochy całe sobie zajmę, prawda? Bronimy się, bronimy się. O to chodzi. Pomóż tutaj miażdżyć ten kocioł. Damy radę go domknąć? Gdzieś mi tutaj znowu bunt tutaj wyskoczył. Dobra, znowu Rumuńcy. Znowu Rumuńcy. Węgry mają jakieś wojska, prawda? A czy wy jesteście w wojnie z aliantami? Tak. Dobra, Węgry, przydajcie mi się do czegoś, prawda? Czy mogę tutaj wyznaczyć Węgrom cel na Rzym? Nie mogę. Aha. No to świetny sojusznik po prostu. Prawda, polecam Węgrów jako sojuszników. No i czekam na przeorganizowanie moich dywizji i teraz będziemy ten kocioł, prawda, starać się jeszcze raz zamknąć, bo teraz się otworzył, z tego co możecie zauważyć. Oni jakoś, nie wiem, nie uciekacie? Dziwne. Użyjmy dwóch dywizji piechoty i po dywizji pancernej. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijać się tutaj, panowie, do kotła. Wchodzić. Zapraszam, naprawdę zapraszam. Dobra, wy uciekacie na południe, wy też. Cholera jasna, ale to mi się kocioł taki słaby zrobił. Tutaj jest mało wojska jest w tym kotle. Dobra, będziemy ich teraz bili.
O, w ten sposób. Dobra, czyli wy mi nie jesteście potrzebni, prawda? Chociaż może zostańcie na razie na pozycji. Przejdźcie tutaj. No i świetnie, tak dużo wojska im nie zostało, prawda? Wchodzimy coraz głębiej. Te dywizje są w ogóle nieprzeorganizowane, więc mogę sobie tutaj wchodzić jak do siebie. Proszę tutaj o wsparcie w wyniszczeniu kotła, ale raczej powinienem go wybić, prawda? Świetnie, patrzcie, tyle dywizji im klęka. Dobra. Czyli kocioł, tak, powiedzmy, nie wiem, w 50% został wybity, reszta się troszeczkę tak jakby wyrwała. Powiedzmy, nie? Uda mi się zająć tą prowincję? Udało mi się, patrzcie, czyli mamy kolejny kocioł. Stać. Dobra. Tutaj się próbują przebijać, ale dobrze, że mam jakieś dywizje, to zwiąże ich walką. Dobra, wyślę tutaj kolejne wojska, prawda? Tylko, że te wojska są już bardzo nieprzeorganizowane, więc... Dali życie i przelej krew, no. To właśnie robią teraz nasi żołnierze we Włoszech. Świetnie, kocioł został unicestwiony. Udało mi się, panowie. Czyli jest, naprawdę jest dobrze, nie? Jest świetnie. Okej, okay, pięknie. Wchodzimy teraz już w całe Włochy, zajmujemy. Dla siebie. Przemysł nam skoczy, manpower nam skoczy. No, powinno być dobrze. Wejdźmy sobie po prostu tak, nie? O, w ten sposób, takim jakby map klikiem, to się nazywa taki map klik typowy, nie? Że klikasz sobie na mapce, a twoje oddziały robią taki blitzkrieg. No dobra, panowie. Buntownicy? W Czechach? Co tu się dzieje, kurde? Zmotoryzowańce, wybijać mi ich. To jest garnizon, prawda? Do jakiegoś kolejnego portu. Dobra, panowie. Stworzyliśmy kocioł i go zniszczyliśmy. We Włoszech. Prawda? Teraz w następnym odcinku czeka nas podbój tutaj Włoch, zabezpieczenie tutaj portów we Włoszech, próba wtargnięcia na Sycylię i przeprowadzenie ofensywy teraz w środku naszego kraju i dojechanie tak jakby do Paryża. Z ignorowaniem Włochów i Belgów, prawda? Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. No dobra, panowie, ja się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Hejka!